wczoraj 21 października było świętej Urszule ona bezmala rozciepuje perły rosę potrowie. to wam o tym coś powyrządzą jak mocie radzi to moi e, wyrządzani po naszymu to dajcie mi palec do wyrchu e, pyty, subskrybujcie mój kanał e, bydym rod dzięka piękne tuż wczoraj 21 października było świętej Urszule tu wszystkim urszulom, y, tym co znam, a, a i tym co nie znam, y, Winszuję zdrowia, wszystkiego najlepszego, ale y, dyski je także ja, <tuszu> wszystkim wszystkiego m, dobrego winszuję y, cały rok. A i tym co co ze mną nie, wyrządz, nie, nie rządzą, co, co są na mnie nasrani, a ja kapkę nasrany na nich. Tuż furt je, a dyski był fest płatny dzień dla tusteloków, na cieszyński ziemi. Eee, ten dzień Urszule. Hajdowni się prawiło, że święto Urszula rozciepuje perły, bo na jesień rano urze zima, a na trowie się świeci rosa, co je jako porozciepowane perełki. Prawiły to gorpaniczki, gor co skluzały z gruntu lyn a konopie. A kiejsi się godnie sioło lnu a konopi, tak jako teraz się sieje baj pszenice, resz, obili boku kukuzice. Skluzani lnu to była ciężka robota, przy której ludzie siedzieli albo stoli kupaty dni, a, a i miesięcy. Kiejsi hańdowni lęć się sioło, jako te razy obili, albo kukuzice, bo z, z tych nitek lnianych się robiło ćwilich, gradel, celt, a wszystkie obliczki. Paniczki, co skludzały lę z pola, radę się czasem podziwały na trowę, na kierej słonko się błyszczało w kapkach rosy. Aspuntela miały radości przy tej swojej pilowie. Rosa się najwięcej robi dycki na jesień, a to był prezent dla ludzi, co by, co by była uroda na ogrodzie, a na gruncie. Ludzie myśleli, że rosa spaduje z nieba. A wszystko, co spaduje z nieba, to było coś ich świętego, od pombuczka. Bo jak kapki wody były na trowie, to gazda wiedział, że wszystko będzie lepszy rosło. Rosa się traci dyski do połednia. Tuż zaś się prawiło, że ty perełki zbiera słonko, a ich pije, a przeogromnie mu to smakuje, jak jakiś nektar. Z tego żyje to słonko. Wierzyło się, że rosa to było coś z inszego świata. Szło się przez nią dorządzić z umrzikami, a z duchami z tych inszych światów. Jak się ją zebrało o tej, a o tej godzinie, to, jak, to ona była jak lekarstwo, ale mogła a i otruć. Chroniła bez, ma, bez mala przed czarami, bo to była czysto święto woda, co ludziom spuszczał pumbuczek. <laughs> jak do kiesi był niemocny, to się robiło okłady z rosy. A było dobre dla do, do, do zdrowia pochodzić po bosym, boskiem, A, a i się po niej pokulać Hnedrano. Ludzie wróżyli podle Rosy, jaki będzie czas. Jak i nie było, to chned przyszął deszcz. A jak baji było kupa, to po tym godnie świeciło słoneczko, a było pięknie. Wierzyło się jeszcze, że z rozsutych pereł rosy się rodzą mętle a inksze małe stworzenia. Bajicy cykady, kiere były szumne, a pięknie poradziły grać, tuż ludzie chodzili wyśmioci na gębach. Ale czemu Urszula miała rozciepować perły? Bo jej święto jest w drugi połówce października, a w tymczas czas na trowie, a na liściach, uzie, uzie oszeć. Tuż a ta oszeć też wygląda jak maluczki perełki. Ludzie kiejsi jeszcze prawili, że po świętej urszuli nie lza wyjść na pole iny w samej koszuli, albo że po świętej urszuli gazda się kożuchym otuli. A jako się na jesień sikło ostatnich trowy, które ze ziemię wylazowały, noż przeca, że rosą, Suchą trowę się, 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 się sikło przeca przeogromnie źle.